Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj trzecia i ostatnia część opowieści o hiszpańskiej wersji dobrej ceny, czyli El Precio Justo. Gdyż po dwóch biegach pięcioletnich na antenie TVE1 nastał bieg trzeci. W latach 2006-2007 teleturniej ten był emitowany na antenie stacji Antena 3, czy jak to woli Antena 3. Tak wyglądało logo tej wersji, a tak wyglądał prowadzący. Juan Medio. Wersja z lat 2006-2007 była taką hybrydą dwóch poprzednich wersji z hiszpańskiej jedynki. Gdyż, jak to wyglądało? Ogólnie zaczynało się jak wszędzie indziej, czyli zapraszano do Contest and Draw czterech zawodników z widowni. No i była pierwsza konkurencja One Beat. Potem pierwsza gra cenowa, druga konkurencja One Beat, druga gra cenowa, trzecia konkurencja One Beat, trzecia gra cenowa, czwarta konkurencja One Beat, czwarta gra cenowa i wielkie koło, gdzie było czterech uczestników, czterech zwycięzców konkurencji One Beat, czterech uczestników gier cenowych. No i koło wyglądało jak wszędzie indziej. Ale po tym wielkim kole była piąta konkurencja One Beat, potem piąta gra cenowa. Szósta konkurencja One Beat, szósta gra cenowa, siódma konkurencja One Beat, siódma gra cenowa, ósma konkurencja One Beat, ósma gra cenowa i ponownie wielkie koło. Czyli reasumując, mamy hybrydę dwóch poprzednich wersji polegającą na tym, że z wersji z lat 80-tych, 90-tych, 88-93 mamy to, że było 8 gier cenowych i 8 konkurencji One Beat. Z wersji z lat 99-2004 mamy wielkie koło. A jeśli chodzi o finał, to również finał jest hybrydą wersji z lat 88-93 oraz 99-2004. A to dlatego, że po pierwsze w finale było dwóch uczestników, dwóch zwycięzców wielkiego koła. I był też element z tej drugiej wersji z lat 99-2004, mianowicie margines błędu. Jak możecie zauważyć, tutaj akurat na tej konkretnej grafice mamy 1000 euro. Ale oczywiście były inne również marginesy. To było trochę tak jak w polskiej wersji też. Bo niby było dwóch uczestników w finale, no ale był też margines błędu, poza który nie można było się, którego nie można było przekroczyć. Gdyż przekroczenie jego powodowało, podobnie jak przekroczenie właściwej ceny, przegraną. No i co my tu mamy? Prawidłową ceną akurat było 23 100 euro. Był jeden zestaw dla obydwu finalistów. Każdy z finalistów podał swoją cenę. No i jak widzicie, nikt się nie zmieścił. Ponieważ jeżeli prawidłową ceną było 23 100 euro, to najmniej, żeby wygrać, trzeba było postawić 22 100. Najmniej. No a jak widzimy, jeden zawodnik, czyli mężczyzna, postawił 19 500, czyli do 22 100 no, brakło mu 3600. Czy, nie, przepraszam, 2600. Natomiast zawodniczka, jak widzicie, postawiła 25 900, dzięki czemu przekroczyła prawidłową cenę o 2800 euro. Dzięki czemu ten odcinek nie miał zwycięzcy. Ten finał nie miał zwycięzcy. No i tak wyglądała trzecia hiszpańska wersja teleturnieju The Price is Right, czyli El Precio Justo, nadawana w latach 2006-2007 na antenie 3. No i to jest koniec naszej opowieści na temat hiszpańskiej wersji The Price is Right. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!